Dobrze, myślę więc, że można zaczynać. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj drugi raz rozmawiamy o ułanach w wojnie 1920 roku. Wczoraj omówiliśmy sobie pierwsze pięć pułków i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnych pułkach. Zaczniemy od szóstego pułku ułanów kaniowskich. Pułk ułanów powstał w 1917 roku w ramach II Korpusu Polskiego w Rosji. Przestał zaś istnieć w maju 1918 roku po bitwie pod Kaniowem. W listopadzie 1918 roku przystąpiono do odtworzenia pułku. Generał Bolesław Roja wydał rozkaz powołania pułku ułanów ziemi rzeszowskiej w Rzeszowie i Jarosławiu. Po pracach administracyjno-organizacyjnych w grudniu 1918 roku sformowany został pułk z połączenia 6. Pułku Ułanów Jazdy Lwowskiej i 6. Pułku Ułanów zorganizowanego w Odessie. 6. Pułk Ułanów sięgał do tradycji historycznych Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz Powstania Listopadowego. Pułk pielęgnował tradycję 6. Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego i 6. Pułku Ułanów Dzieci Warszawskich. Nazwa ta upamiętnia stoczoną 11 maja 1918 roku bitwę pod Kaniowem. W okresie międzywojennym miejscem stacjonowania był garnizon w Stanisławowie. W okresie wojny polsko-bolszewickiej oddział walczył m.in. pod Zasławcem, Michnowem, Kumanowicami oraz Łysą Górą. W okresie międzywojennym stacjonował w garnizonie Stanisławów. Do Stanisławowa ułani przebywali 14 maja, przybyli 14 maja 1921 roku po odbytej służbie granicznej. Początkowo z uwagi na bardzo kiepski stan techniczny koszar szwadrony były zakwaterowane w okolicznych wsiach. Garnizon Stanisławów był najdalej wysuniętym na południe II RP dużym garnizonem. Oprócz 6. pułku przebywał tam również 48. pułk piechoty strzelców kresowych, 11. Karpacki pułk artylerii lekkiej oraz sztab 11. Karpackiej dywizji piechoty i Podolskiej brygady kawalerii. W 1924 roku w garnizonie w Stanisławowie generał dywizji Władysław Sikorski wręczył pułkowi sztandar. Po II wojnie światowej przez 60 lat przeleżał w ukryciu w grobówce na Powązkach. Podczas remontu rodzinnego grobu Jana Suzina, jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów telewizji, została wydobyta zalutowana tuleja pocisku artyleryjskiego. Po otwarciu wyjęto złożony i owinięty stęgą przedwojenny sztandar. Został on tam ukryty na przełomie 1945 i 1946 roku i po 60 latach trafił do Muzeum Wojska Polskiego. Sztandar 6. pułku do grobowca Suzinów trafił w dość ciekawych okolicznościach. Do jadłodajni w Warszawie przy ulicy Polnej do ojca Jana Suzina podeszła nieznana kobieta. Poinformowała go, że od powstania warszawskiego nosi wiedeński sztandar i prosi o jego ukrycie. Ustalono, że miejscem bezpiecznym będzie właśnie rodzinny grobowiec Suzinów. Tam przeleżał on kilkadziesiąt lat. Z 6. pułkiem ułanów wiąże się też pewien przesąd. Po ułanach austriackich odziedziczono srebrną trąbkę ozdobioną liśćmi laurowymi. Ponieważ zagranie na nim miało wywoływać się nieszczęście, istniał bardzo surowy zakaz jej używania. W czasach austriackich ktoś odważył się na niej zagrać i niedługo po tym fakcie wybuchła pierwsza wojna światowa. Trąbka była przechowywana w Muzeum 6. Pułku, do którego ów przesąd został jako część tradycji przeniesiony. No i na deser możemy też przywołać żurawiejkę. Dumna mina Auer w pusty, to jest pułk ułanów szósty. Butna mina Auer w pusty, ułan szósty. Zawsze wesół beztroski, to jest szósty pułk kaniowski. Zawsze młodzi i beztroscy, to ułani są kaniowscy. Siódmy pułk ułanów lubelskich. W listopadzie 1918 roku podjęto próbę jego utworzenia. W nocy 31 października na 1 listopada zajęto oddziały kosza 13 pułku ułanów, który 30 grudnia 1918 roku przekształcono w 7 pułk ułanów lubelskich.
Dowódcą Zielonego Pułku został rotmistrz Głuchowski, który w sierpniu 14 roku brał udział w patrolu tzw. Siedemce. Patrol przeszedł do historii jako ten, który przekroczył granicę austriacko-rosyjską o parę dni wcześniej niż kompania kadrowa Józefa Piłsudskiego. Żołnierze Legionów Polskich stanowili 90% stanu osobowego pułku. Od razu po sformowaniu oddziału brał udział w licznych walkach na różnych frontach i tak między innymi jeden z plutonów ułanów został wysłany na odsiecz Lwowa, brał także udział w natarciu na Rawę Ruską, a w grudniu 1918 roku otrzymał rozkaz przegrupowania się do Warszawy. 30 grudnia 1918 rozkazem szefa sztabu generalnego nadano nazwę 7 Pułk Ułanów, a popularnie nazywano ich Ułanami Lubelskimi. Wzięli oni udział w słynnym natarciu na Lidę, gdzie rozbili silny oddział marynarzy. Wydzielony szwadron pułku wziął udział w wyprawie na Wilno w styczniu 20 roku. Pułk miał za zadanie zabezpieczać linię kolejową Ryga-Dyneburg. W czerwcu Ułani walczyli na froncie wołyńskim nad Styrem pod Cytowrem, a po zawieszeniu broni pełnił służbę na linii demarkacyjnej wzdłuż Dwiny. Po zwycięskim zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej pułk został zakwaterowany w Kraśniku. 23 marca 2021 roku pułk otrzymał z rąk marszałka Piłsudskiego krzyż virtutis militari zawieszony na sztandarze pułkowym. Różnie to od tamtej chwili spotkało jedynie 4 pułki kawalerii polskiej. W marcu 2021 roku nastąpiła częściowa demobilizacja. Następny jej etap przeprowadzono w kwietniu, a w czerwcu jako miejsce stałego pobytu wyznaczono garnizon w Mińsku Mazowieckim. W ramach kształtowania postaw patriotycznych żołnierzy ludności cywilnej uroczyście obchodzono święta wojskowe, narodowe i kościelne. Szczególnie podkreślano znaczenie 3 maja, święta Konstytucji, 15 sierpnia świętowanego wówczas jako Dzień Święta Żołnierza. Rocznice powstań 1830 i 1863 roku, które były bardzo czczone w okresie międzywojennym, w szczególności oczywiście powstanie styczniowe. Olbrzymie znaczenie przykładano do nawiązywania więzi i współpracy ze społeczeństwem. Podczas letnich ćwiczeń wojskowych zapraszano młodzież w ramach przysposobienia wojskowego, udzielano bezpłatnej pomocy lekarskiej i weterynaryjnej. Pułk opiekował się miejscowymi szkołami powszechnymi oraz sierocińcem. Szczególną rolę w pracy wychowawczej 7 Pułku odgrywała osoba marszałka Piłsudskiego. W latach 1922-26 marszałek składał w garnizonie corocznie wizyty. W tych latach powierzył pułkowi swoją ulubioną klacz, czyli oczywiście kasztankę. Po jej śmierci została ona pochowana przed budynkiem dowództwa. W momencie, gdy sytuacja materialna rodziny Piłsudskich znacznie się pogorszyła, kadra 7 Pułku dostarczała do Królówka żywność zakupioną ze składek. Na wieść o ewentualnym zamachu na życie marszałka ułani 7 Pułku samorzutnie rozstawili wartę w Stulejówku. Kolejną osobą, która się fale zapisała w dziejach 7 Pułku, był generał Kazimierz Stosunkowski. W listopadzie 1937 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych zatwierdziło przyjętą już w 1920 roku nazwę 7 Pułk Ułanów Lubelskich imienia generała Kazimierza Stosunkowskiego. W kampanii wrześniowej walczył 7 Pułk w rejonie Przasnysza na linii Narwy, a po odwrocie na Lubelszczyznę w bitwie pod Suchowolą. Po przebiciu się z pułapki pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi pułk skierował się w kierunku walczącej Warszawy. W okolicach Mińska Mazowieckiego 9 października 1939 roku nastąpiło rozwiązanie szwadronu i zakopanie broni. Pułk został odtworzony z konspiracji w ramach AK, a w polskich siłach zbrojnych miał powstać w ramach 12 Pułku Ułanów Podolskich. Pułk nie wziął udziału w walkach i został ostatecznie rozwiązany w 1947 roku. 8 pułk ułanów księcia Józefa Poniatowskiego. On został z kolei stworzony 26 października 1918 roku poprzez przejście niemal w całości 1 pułku ułanów austro-węgierskich do Wojska Polskiego. Historia 8 pułku ułanów księcia Józefa Poniatowskiego sięga roku 1789. W tym bowiem czasie powstał utworzony przez majora wojsk austriackich księcia Józefa Poniatowskiego 1 dywizjon pułku ułanów. Podczas zaborów był on jedną z niewielu formacji wojskowych podporządkowanych zaborcom, ale z polską komendą i z polskimi tradycjami wojskowymi.
Za panowania cesarza Franciszka Józefa pułk nosił nazwę pierwszego pułku ułanów austriackich. Pod koniec XX wieku 1/3 korpusu oficerów to byli Polacy, a niejako potwierdzeniem polskości pułku był napis na oznace honorowej pułku pierwszy pułk. Ósmy pułk ułanów przejął wiele dawnych zwyczajów polskich. Jednym z nich było wznoszenie na wszystkich przyjęciach toastu za pomyślność pułku, w czasie którego oficerowie łączyli swe szklanki i podnosząc przy tym palce wskazujące prawej ręki mówili kupą panowie. Innym zwyczajem było spełnienie srebrnym pucharem z inskrypcją razem panowie toastu za pułk w dniu jego święta, które przypadało 19 marca w dniu imieniny szefa pułku księcia Józefa Poniatowskiego. W listopadzie 18 roku 8 pułk powrócił ze wschodu do Kaszar w Rakowicach pod Krakowem i po uzyskaniu gotowości bojowej pierwszy szwadron 19 stycznia 19 roku wyruszył na front cieszyński. Pozostała część pułku skierowana została na front wołyński. Pułk zasłużył się w czasie wojny podstawińskiej, uczestnicząc w wyprawie kijowskiej słynnymi zagonami na Kozjatyń i pod Równem oraz bitwą z armią Budionnego pod Komarowem. W okresie 20-lecia międzywojennego pułk stacjonował pod Krakowem, a dokładnie w Koszarach, w Rakowicach, w Kobierzynie i Zakrzówku. 1923 roku 8 pułk brał udział w przywracaniu porządku podczas tak zwanego powstania krakowskiego. Kolejny etap w historii pułku to czas kampanii wrześniowej. 8 pułk wchodził w skład krakowskiej brygady kawalerii należącej do armii Kraków. Już 3 września pułk po ciężkich walkach został rozbity pod Szczegocinami, zaś 6 września przedał się koło Starochowic, by wyruszyć w kierunku Wisły. Toczył boje pod Solcem nad Wisłą w składzie warszawskiej brygady pancernej pod dowództwem pułkownika Adama Bogorja Zakrzewskiego pod Krasnym Stawem i Jacnią. Większość pododdziałów pułku w drodze na Węgry dostała się do niewoli bolszewickiej. Granica węgierską przekroczyła tylko niedobitki 4 szwadronu. W czasie II wojny światowej w ramach AK pułk brał udział we wszystkich akcjach w obwodzie krakowskim i pińczowskim. Sztandar pułku pod koniec kampanii wrześniowej przeniesiony został na wschód II RP i prawdopodobnie ukryty we wsi Uchrynów i do dzisiaj nie został odnaleziony. W 40 roku 8 pułk kampanii francuskiej działał jako pierwszy oddział rozpoznawczy imienia księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie walczył w składzie 1 dywizji grenadierów. Ostatecznie pułk został rozwiązany w 45 roku. W PRL-u w latach 70. 19 marca przy dniu imienin patrona księcia Józefa Poniatowskiego dochodziło do cyklicznych spotkań na mszy świętej byłych żołnierzy i ich rodzin. W 1984 roku po zawieszeniu stanu wojennego w Krakowie powstała 8. konna drużyna harcerska imienia 8. pułku ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, co można uznać za odrodzenie pułku. 9. pułk ułanów małopolskich, oddział kawalerii Wojska Polskiego, organizacja pułku wzorowana była na pułku kawalerii Legionów z 1917 roku. Jego pierwszym dowódcą i głównym organizatorem był rotmistrz Józef Dunin-Borkowski. Na front ukraiński pierwszy szwadron wyruszył 21 listopada 18 roku. Kolejne oddziały pułku wyruszały na front stopniowo wraz z przyjmowaniem ochotników. Oprócz walk na froncie ukraińskim szwadrony pułku brały udział także w walkach na Śląsku Cieszyńskim. Do połowy 19 roku pułk występował pod nazwą Pułku Strzelców Konnych, a od czerwca 19 roku jako 9. pułk ułanów. W listopadzie 1918 roku w czasie wojny polsko-ukraińskiej pierwszy szwadron otrzymał zadanie zabezpieczenia linii kolejowej do Lwowa. W dniach 23-29 grudnia 1918 roku żołnierze szwadronu wzięli udział w walkach o Lwów. Następnie w styczniu 1919 roku pułk walczył o odcinek Medyka Sądowa Wisznia. W maju 19 roku pułk zajął Drohobycz, a następnie Stanisław, gdzie w ręce pułku dostało się kilka pociągów wyładowanych żywnością i wojskowym sprzętem. Po parodniowym odpoczynku pułk dostał się do Kalicza, a po ofensywie ukraińskiej pułk toczył ciężkie walki odwrotowe. Kolejne walki na froncie ukraińskim ostatecznie zakończyły się pod Zbruczem. Po zakończonych walkach na froncie polsko-ukraińskim pułk został skierowany w okolice Równego, gdzie koncentrowały się wojska rosyjskie. W tym czasie na froncie dochodziło jedynie do niewielkich potyczek z oddziałami rosyjskimi. 9. pułk wydzielony ze składu 4. Brygady Kawalerii rozpoczął samodzielne działania bojowe na północ od linii Kijów-Sarny. 24 grudnia 19 roku oddziały pułku rozpoczęły pościg za
oddziałem bolszewickim, który przekroczył linię frontu w celach dywersyjnych. W 1920 roku pułk przetransportowano na wypoczynek, gdzie żołnierze uzupełniali szkolenia oraz skompletowano cztery szwadrony liniowe, szwadron karabinów maszynowych i szwadron techniczny. W kwietniu 1920 roku 9 pułk wziął udział w słynnym zagonie na Kozjatyn. Walki w ciągu dwóch dni z silnymi oddziałami bolszewickimi dysponującymi m.in. pociągiem pancernym zakończyły się pełnym sukcesem Polaków. Zdobyto 27 dział, 176 karabinów maszynowych, 3 samoloty, 3000 wagonów z ładunkiem i 120 parowozów. Wycofujące się wojska bolszewickie opuściły Żytomierz, Berdyczów i Koroseń. W ostateczności wojska polskie zajęły Kijów. W okresie międzywojennym miejscem stacjonowania pułku była Trębowla, a szwadronu zapasowego Stanisławów. W kampanii wrześniowej 9 pułk prowadził działania obronne w ramach Podolskiej Brygady Kawalerii. Po klęsce wrześniowej szwadron zapasowy 9 pułku ze Stanisławowa został ewakuowany do Francji. Po klęsce Francji żołnierze przedostali się do Wielkiej Brytanii. Tam utworzono oddział rozpoznawczy 1. Brygady Strzelców, gdzie utrzymywał barwy i tradycje 9 pułku. Od 1944 roku ułani małopolscy podporządkowani byli 16. Brygadzie Pancernej. Ostateczne rozformowanie pułku nastąpiło w 1947 roku. Ostatni z oddziałów, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy, to 10. Pułk Ułanów Litewskich. Jego tworzenie rozpoczęto 9 grudnia 1918 roku w miejscowości Pietkowie w ramach dywizji litewsko-białoruskiej. Pod koniec roku 30 grudnia 1918 roku, czyli dzisiaj rocznicę skądinąd obchodzimy, oddziały Ułanów przemianowane zostały na pułk noszący już oficjalnie nazwę 10. Pułk Ułanów. Początki organizacyjne były szczególnie trudne. Ułani nie mieli jednolitego umundurowania i uzbrojenia. Broń pochodziła z magazynów rosyjskich, niemieckich i austriackich. Brak było wystarczającej ilości jednolitych szabel, a nade wszystko koni, co stanowiło przecież podstawowy element wyposażenia szwadronów ułańskich. Poprzez zwyciężenie trudności w wyposażeniu pułku został on skierowany do walki pod Mińskiem i Baranowiczami. Pełną gotowość i właściwość boje pułk rozpoczął we wrześniu 19 roku. Na jesieni tego roku szwadrony 10 pułku wielokrotnie czyniły wypady przeciwko oddziałom bolszewickim, co przyczyniło się do poprawy uzbrojenia i wyposażenia pułku. Wraz z wyprawą wioską pułk wchodzący w skład 2. Brygady Jazdy otrzymał zadanie osiągnięcia linii Dniepru. Po zaciętych walkach zadanie zostało zrealizowane. Kontrofensywa wojsk rosyjskich oczywiście zmusiła siły polskie do opuszczenia Kijowa i wycofania się z linii Dniepru. Po tym wydarzeniu nastąpiły kilkotygodniowe zacięte walki osłonowe, które umożliwiły wycofanie się polskiej piechoty. Pułk toczył walki odwrotowe na wschodnich terenach Polski, aż do Podlasia, gdzie Siedlec z pociągami został przetransportowany za Wisłę do Grodziska. 18-19 sierpnia 20 roku pułk toczył walkę pod Starożrebami. W połowie września 20 roku 10 pułk brał udział w bitwie nad Niemnem, gdzie 19 października 20 roku dotarła do Ułanów wiadomość o zawieszeniu broni. 4 listopada 20 roku pułk otrzymał sztandar ufundowany przez hrabinę Julię Potocką. W rozkazie z okazji przyznania sztandaru napisano między innymi: pułk otrzymuje sztandar. Akcent w życiu pułku jest najdonioślejszym, gdyż przezeń ojczyzny obdarza pułk symbolem zaufania pokładanego w swym żołnierzu, dając mu godło, pod którym żołnierz polski walczy, zwycięża lub w imię honoru jej umiera. Do jesieni 22 roku pułk został przesunięty pod litewską granicę. We wrześniu 22 roku pułk stacjonował w Białymstoku. W latach 20. i 30. na staż do pułku przybywali oficerowie ze Szwecji i Finlandii. Podczas kampanii wrześniowej w dniach 2-4 września pułk uczestniczył w wypadzie na teren Prus wschodnich. We wrześniu 1939 żołnierze brali udział w kilkunastu walkach z oddziałami niemieckimi aż do bitwy pod Kockiem. Ostatecznie pułk skapitulował 6 października. W czasie kampanii wrześniowej zniszczył m.in. 18 niemieckich czołgów i 19 samochodów pancernych. W 1942 roku doszło do odtworzenia na terenie Inspektoratu Białostockiego i Inspektoratu Grodzieńskiego 10 Pułku Ułanów. Przygotowania do akcji burza prowadzone przez Armię Krajową zostały w większości spacyfikowane przez terror Armii Krajowej. Tradycje 10 Pułku Ułanów kontynuuje 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Na dzisiaj kończymy. Jutro porozmawiamy sobie o kolejnych oddziałach Ułanów z II Rzeczypospolitej, z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Zachęcam do odsłuchania poprzedniego referatu poświęconego pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, pierwszemu, czwartemu, pierwszemu, drugiemu, trzeciemu, czwartemu, piątemu pułkowi Ułanów.
A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.